22 lutego, środa popielcowa, z Ewangelii świętego Mateusza. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Środa popielcowa to dzień pełen symboli, pełen znaków całej liturgii. Posypanie głowy popiołem jest znakiem mojej miłości, mojego oddania się Panu Bogu. Jest znakiem gotowości mojego nawrócenia. Ja z pokorą przychodzę, pochylam swoją głowę, tą grudkę popiołu otrzymuję na głowę i słyszę słowa: nawracajcie się, wierzcie Ewangelię, pamiętaj, że z prochu jesteś, proch się obrócisz. Te słowa, te dwa zdania mają ogromne znaczenie. Pamiętaj o kruchości swojego życia. Ono jest jak popiół. Dlatego nawracaj się, uwierz w Ewangelię, zmień swoje życie. Wchodzę w ten Wielki Post i myślę, że każdy z nas i wy wchodzimy z tą myślą jakiejś zmiany w sobie. Walki ze sobą, ze swoimi słabościami, ze swoimi grzechami. Mają nam pomóc nabożeństwa Wielkiego Postu, droga krzyżowa, gorzkie żale, post, modlitwa, jałmużna. To są te elementy, które w jakiś sposób nas jeszcze bardziej umacniają w tym naszym nawróceniu. Pomagają nam rzeczywiście dobrze przeżyć to nawrócenie, zmienić nas. Bo można tylko powiedzieć: nawrócę się i gdzieś tam będę coś kombinował, ale jeśli właśnie do tego mojego nawrócenia, mojej przemiany, kiedy pochylam tą głowę i czynię ten znak i proszę o taką łaskę nawrócenia, będę pamiętał w modlitwie, będę pamiętał o jakiejś jałmużnie dla drugiego człowieka, o poście, o tych nabożeństwach, rozważając mękę, śmierć Pana Jezusa, wtedy rzeczywiście będzie rodziło się w moim sercu prawdziwe i szczere nawrócenie. Dzisiaj startujemy z tym Wielkim Postem. Życzę wam, abyście chociaż trochę, każdy z was, i ja sobie też tego życzę, coś zmienili, żebyśmy po tych 40 dniach powiedzieli: coś mi się udało. Coś rzeczywiście drgnęło w moim sercu, w moim życiu duchowym. Zatroszmy się o to życie nasze duchowe, żeby tu było coś cennego do zmiany. Nie o to, że nie wiem, nie będę jadł słodyczy w Wielkim Poście, czy nie wiem, ktoś tam nie będzie palił papierosów, czy nie. O tą duchową sferę w tym Wielkim Poście, o właśnie więcej modlitwy. Właśnie może o ten post, nie tylko w piątek, a może jeszcze jakiś jeden dokładnie dodany dzień, nie wiem, środę. O to, że może pomogę komuś, jeśli nie mogę finansowo tę jałmużnę, to może komuś, nie wiem, jakiejś starszej pani, sąsiadce, może zakupy, może wniosę jej torbę na te piętro, postawię pod drzwiami, żeby nie dźwigała. Takie proste rzeczy. Uwierzcie, one będą nas cieszyć. My odejdziemy z tego miejsca, gdzie to uczyniliśmy i będziemy czuli wielką radość, że coś uczyniłem. Małe gesty, a wielkie szczęście. Serca wam na początek tego Wielkiego Postu błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.